Man. Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mission 24, a to już drugi odcinek z gry Battle Brothers. Wracamy do naszej pięknej kampanii. Ja tutaj wszedłem sobie na sejfa i zobaczyłem, że nasi ludzie mają bardzo słabe morale, a to nie jest zbyt dobre, także wejdę sobie od razu do tawerny. I 5 razy się upijemy i po prostu będziemy musieli chwilę poobozować, żeby oni po prostu sobie odpoczęli. Teraz mają trochę lepsze te morale i muszą przestać być pijani po prostu. Także myślę, że przez noc powinno im przejść. Jedzenia mamy jeszcze dość sporo. I bierzemy od razu misję, bo mamy dość mało pieniędzy. Czy im przeszło? Nie, a to pisze. Niby tomorrow pisze. Ale możemy wejść do miasta, nic nam nie zaszkodzi i zapytać, co to jest za misja. To jest przesyłka. Dobrze, przesyłka, także bez problemu ją możemy dostarczyć do Cargau. Dobrze, przesyłka już dostarczona, udało nam się zyskać 140 monet. Nasi ludzie już nie są pijani, są prawie wyleczeni. Gisbert ma minus 40% punktów życia, to jest dużo. Ale 1 do 2 dni powinno mu przejść. A teraz mają kaca, też powinno przejść jutro. Tutaj no właśnie nie ma nic, że tak powiem, żadnej misji, także można kupić te barwniki i podróżować w drugą stronę mapy, bo ostatnio kręciliśmy się w tej, także teraz pójdziemy do Tanstend. Dobrze, dotarliśmy i barwniki sprzedajemy z zyskiem. To jest dobra informacja. Chcielibyśmy kupić pszenicę żytą, żeby po prostu mieć trochę więcej tego jedzenia. Tutaj już im to tak naprawdę przeszło, to też mu powinno zaraz przejść, także zobaczmy, misji nie ma. Jest tawerna, dobrze, no cóż, będziemy musieli bez celu przejść do Brackenwald. Dobrze, już udało nam się dotrzeć. Jak widzicie, o kurczę, to jest twierdza, a my na razie nie jesteśmy na tyle znani, żeby móc wziąć stąd misji. Także no, niestety też nie weźmiemy tej misji. Jedyne, co możemy zrobić, to zobaczyć, czy coś jest na handel. Owoce leśne, ale jest ten miód pitny, także ja myślę, że można kupić 2 sztuki i przejść do Echrwalden. Dobrze, już prawie dotarliśmy. Oni mają tutaj łucznika. Także tutaj też może być jakiś fajny łucznik do kupienia. Jest kusznik. Drodzy są bardzo. A nas na nich nie stać. I miód sprzedajemy z lekkim zarobkiem. Bardzo lekkim. Są deski, które są 8 droższe niż teoretycznie mają wartość, ale ja bym kupił jedne. O, tu jest siekiera. Ja bym jedne kupił i przyjął misję w końcu. Eskorta karawany to jest. No dobrze. Dobrze. Mamy niedaleko, także bardzo dobrze się składa. Dobrze, dotarliśmy, zyskaliśmy 120 koron, także świetnie się składa. Za ile możemy? Za 194? Nie, to ja przetrzymam jeszcze deski, ponieważ są dość tanie, byśmy tutaj prawie nic nie zarobili. Ojejku, to jest legendarny pancerz, bardzo mocny. A nie, przepraszam, to nie jest legendarny, pomyliłem się. Bo zauważyłem, że tu jest taka czerwona obramówka. A to po prostu chodzi o to, że on tutaj mogę kupić za 21 tysięcy, to jest bardzo dużo. A jego cena to jest 8, także jest bardzo, bardzo zawyżona cena. Ale jest potężny, no tutaj to nie wolno się spierać z tym. Tutaj na nic nas nie stać też, tutaj też, ale tutaj są takie świetne bronie, one dopiero później będą dla nas. Ta siekiera mi się bardzo podoba, bo ona
ma zasięg na dwie kratki, czyli ten nasz topornik bez problemu, oni podejdą sobie, że będzie jedna kratka przerwa, on już w nich będzie mógł siekać ich i to jest bardzo... Można by w sumie im dać coś, ale to jest bardzo też drogie. Nająć też nikogo nie najmę, bo nie mamy pieniędzy. A chyba iść do Krok & Grok. Dobrze, dotarliśmy. Są dwie misje. Za ile byśmy sprzedali deski? Za 340, czyli prawie dwukrotny zysk. Świetnie się złożyło. Chciałem kupić ten pancerz, ale troszkę mnie boli to, że nie mamy praktycznie w ogóle pieniędzy. Trzeba zarobić na razie. A nasi ludzie nie są tak słabo wyposażeni. Ja bym jednak... Nie, tak jest dobrze, bo ten ma też bardzo dobrą obronę. Dobrze, bierzemy misję. I oni chcą zabić bandytów z okolicznej ich kryjówki, która już wiadomo gdzie jest, także przejdziemy się tak tam i spróbujemy ich zaatakować w nocy. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że będziemy mieli jakiegoś boosta, a poza tym nasz jeden tutaj przypominam, tak, ten Henryk jest nocną osobą i ma więcej wizji ma w nocy, czyli będziemy mieli nad nimi lekką przewagę, będziemy więcej widzieć. Jest noc. I walczymy, nie wiemy, i w dzień byśmy wiedzieli kto tam jest, teraz niestety nie wiemy, ale to nic, bo dalej da się z nim wygrać. Jest ich sześciu, są dwóch, którzy są bardziej potężni, że tak powiem, ale do wygrania, jest to do jak najbardziej do wygrania. Niestety kusznicy i łucznicy mają mniejszy zasięg, ponieważ jest noc, to ich osłabia. Wydaje mi się, że dobrą decyzją byłoby odłączenie tego i tego, żeby później mi na albo nie, tego na wzgórze, tego przesunąć i łucznika na górze, wzgórze dać. I zrobić takie dwie formacje. Tak, wydaje mi się, że to będzie dobre. Że to będzie dobra opcja. Ty się przesuwasz tutaj. I wy czekacie na razie. Czekacie na ich ruch. Co oni zrobią. Łucznikiem się przesunę tutaj na górkę. Mam nadzieję, że będzie mógł strzelić, będzie mógł strzelić. W tego masz 22%, 33%, 36%. Tutaj widzicie, jakbym chciał strzelić w tego, to ten i ten go zasłaniają. I prawdopodobnie mamy na niego 5% szans, bo najmniej to jest 5%, najwięcej to jest 95%. Także pewnie bym trafił w jednego z tych, ale najpewniej albo w cal, albo w tarczę. Tutaj wydaje mi się, że w tego z kill-offem. Nie trafiłem w niego, ale trafiłem w gościa, który jest za nim. No też dobrze. Teraz próbuję trafić tego niby w puklerzem, ale mam nadzieję, że ten zablokuje. I tak się udało, bo on ma kill-off. A kill-off bardzo niszczy pancerze. Ja każę moim podnieść tarczę. To zbuduje im dużo niestety zmęczenia, ale mam nadzieję, że daje im to dobre skutki. A tego bym wycofał. Nie, nie wycofał. Poczekaj na razie. Zobaczymy co oni zrobią. On podchodzi do tego. I jednym strzałem go zabija. No to nie było przyjemne. Teraz strzelamy. Spróbuj w tego. Nie udało się. Ile masz procent szans? 31, 41. Zniszczyłbym mu tarczę. Tak, myślę, że wydaje, że to będzie dobra opcja. Ten niestety wydaje mi się, że może zginąć. No. Kurczę, będzie ciężka będzie walka z nimi. Wy musicie zawężyć tutaj szereg. Ty zawężasz tutaj. I walisz w tego, masz więcej o wiele procent, żeby go trafić. Udało się, że ten zginął. Tutaj trzeba zejść ze wzgórza. 55, 45, 55, osłabić tego potężnego. On ma jeszcze pancerz, także jeszcze nie jest powiedziane, że zginie, ale... Ale zginął. Niestety nasz topornik zginął. A my ich nie możemy zabić. Nasi nie chcą ich trafić. Dobrze, udało się. Ten tutaj jest osamotniony. Łucznikiem próbuje trafić w tego z puklerzem. Udało się świetnie dwa razy. Wchodzimy tutaj i klepijemy tego, bo ten jest otoczony przez dwóch.
Także szansa, że przeżyje, jest mała. Ten nam podszedł do naszego z widłami, ale on jest bardzo mało ma HP, także mi się wydaje, że już nasz kusznik, albo on sam go już zabije. Dokładnie. Ten już będzie uciekał, także ja bym przeszedł za niego. I będę liczył na to, że uciekając będzie po prostu ten też będzie uciekał. Że uciekając po prostu dostanie od kogoś z naszych. Ty podnosisz tarczę i próbujesz rozbić tarczę naszemu. Dobrze, ja podchodzę tutaj. Cały czas go obijamy. Przynajmniej się staramy. On już jest okrążony. Dostał jednego szczęścia. Tutaj strzelimy w tego. Nic więcej nie damy radę. Podejdziemy tutaj. Próbujemy go trafić. Dobrze, udało się. Znowu go próbujemy trafić. I świetnie. I oboje uciekają. I powinni zginąć. Świetnie i świetnie. Zginął nam dwóch. Jeden ma permanentnie słabsze serce. Będzie miał mniej punktów życia. No dobrze. A, bo on miał potężną siekierkę. Miał już taką bardzo mocną siekierkę. Przesuniemy tych. O, mieli lepszą włócznię. Na pewno ją założyli. I miał siekierkę. Taką. Patrzcie, ta ma 25 do 40. Ta ma 30-45. To jest dość spora różnica. Choć buduje więcej zmęczenia, to jednak to jest dość spora różnica. No dobrze, ale zdobyliśmy 7, armor 70, ty masz 35, także no ty dostaniesz. Tutaj jest 50, tutaj też masz 50. Także naszym ludziom z tyłu mi się wydaje, że możemy dać lepsze zbroje. I ulepszyć ich. Tutaj ty na pewno łuk, na pewno dałbym ci zmęczenie i obronę przed dystansowymi, bo w ciebie mogą strzelać. I ty dostajesz chyba studenta. Ja bym tobie dał studenta, żebyś szybciej nabierał doświadczenie. Ty dostaniesz na pewno atak, na pewno zmęczenie i wydaje mi się, że też możesz dostać obronę przed dystansowymi. I ty dostaniesz też studenta. Ci z tyłu to raczej studenta będą dostawać. Ty dostajesz jak najbardziej strzał, obronę przed dystansowymi, zmęczenie. I znowu student. Ty dostaniesz atak wręcz, zmęczenie i HP, bo jest dobre losowanie. I kolosa. W pierwszym rzędzie jednak kolosa. Ty dostaniesz obronę i HP. I kolosa. I świetnie. Jest ten scepter żelazny. To może komuś go damy. Dużo tarcz też zdobyliśmy. W miarę udana wprawa. Aha, wrócimy, dostaniemy jeszcze 300 koron. Nasi już docierają. Dotarli, dostali korony. Wejdziemy na rynek, kupimy im zboże. Kupimy jeszcze jakiegoś jednego. Tutaj gosteczka do naszej kampanii. Sprawdźmy. O, ma 3 gwiazdki w dystansowym, ale ma mało tego dystansowego. No cóż, ja bym mu dał cep, tarczę. Lepsze to albo kill off bym mu dał, żeby niszczył armor, czy żeby trafiał, nie, żeby trafiał w głowę, tak mi się wydaje, że tak będzie lepiej. Nie ma żadnych tutaj buffów i wydaje mi się, że w tym momencie będziemy mogli zakończyć film, bo już jest około 15 minut, pewnie trochę się skróci po montażu. Także dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Co trzeba, można poprawić, albo jak nic nie trzeba, to czy się podobało. I zapraszam do następnych odcinków. Siemanko!